Rozdział piętnasty. Will przeciskał się przez tłum na grzbiecie swojego kucyka. Ludzie zgromadzili się, by korzystać z uciech wesołego miasteczka, jakie rozłożyło się pod murami zamku. Zdawało się, że przybyli wszyscy mieszkańcy wioski i zamku. To też Will musiał uważać, żeby wyrwi nie nastąpił komuś na stopę. Nastał właśnie dzień plonów. Święta obchodzone po zakończeniu żniw, gdy zboże stały już zebrane z pól, a zapasy na długie zimowe miesiące zwiezione do spichlerzy. Poddani barona mieli za sobą wiele dni ciężkiej pracy. Teraz więc należało im się nieco rozrywki i wypoczynku. Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, do zamku przybywali rozstawiając swoje stoiska i namioty, połykacze ognia, żonglerzy, pieśniarze i bajarze. Na niektórych straganach można było powalczyć o nagrody. Aby je zdobyć, należało miękką skórzaną pieczką trafić w piramidę ustawioną z kawałków drewna w kształcie butelek lub zarzucić obręcz na drewnianą skrzynkę. Will podejrzewał niekiedy, że skrzynki teabu były akurat o niezbienną odrobinę większe niż obręcze. Nie widział jednak bowiem nigdy, by ktokolwiek wygrał jakąś nagrodę. Wszystko to jednak była tylko zabawa, za którą zresztą baron płacił z własnej kiesy. Póki co uwagę Will'a zaprzątało coś innego niż atrakcje oferowane na straganach. Na to będzie miał czas później. W tej chwili udawał się na spotkanie swych towarzyszy z sierocińca. Zgodnie z tradycją, wszyscy mistrzowie z okazji dnia plonów dawali wolne dni swoim czeladnikom, choć nie brali oni bezpośredniego udziału w pracach polowych. Will już od dobrych kilku tygodni zastanawiał się, czy Halt zastosuje się do tego zwyczaju. Zwiadowca na ogół lekceważył tradycję i robił wszystko po swojemu. Jednak dwa dni przed nadejściem święta wątpliwości chłopca zostały rozwiane. Halt mruknął niechętnie, że jeśli chce, może mieć dzień wolny, dodając przy tym, że najpewniej w ciągu tego jednego dnia zapomni wszystkiego, czego nauczył się podczas minionych trzech miesięcy. A były to miesiące nieustających ćwiczeń, wstrzelania z łuku i posługiwaniu się otrzymanymi od Halta nożami. Trzy miesiące skradania się po haszczach wokół zamku, przemykania cichaczem do jednej skryjówki, do drugiej i starania się, by podczas ćwiczeń nie dojrzały go sokole oczy Halta. Przez cały ten czas doskonalił też sztukę jeździecką i opiekował się wyrwijem, z którym zaprzyjaźnił się serdecznie. Teraz, gdy o tym rozmyślał, właśnie tę część swoich zajęć uznał za najprzyjemniejszą. Po raz pierwszy od trzech miesięcy miał chwilę wytchnienia choć myśl o tym, że spotka również Chorejsa, trochę psuła mu tą przyjemność. Jednak kto wie, pomyślał, może tych kilka miesięcy intensywnego szkolenia rycerskiego zmieniło choć trochę napastliwy charakter Chorejsa. Pomysł spotkania wyszedł od Jenny, która obiecała im wszystkim świeże babeczki bakaliowe z kruchego ciasta, upieczone w zamkowej kuchni. Zdążyła już stać się ulubienicą mistrza Czaba, który wykonywał jej umiejętności wobec każdego, to chciał słuchać podkreślając oczywiście przy tym niezwykle istotną rolę swoich bezcennych rad. Na myśl o ciasteczkach Willowi zaburczało w brzuchu. Był głodny, bo specjalnie zrezygnował ze śniadania, żeby zostawić sobie miejsce na obiecane przysmaki. Ciasteczka Jenny cieszyły się już w zamku Redmond niemałą sławą. Pojawił się w umówionym miejscu przed czasem. Nikogo z kolegów jeszcze nie było zaprowadził wyrwija w cień jabłonki konik zadarł łeb spoglądając łakomie na jabłka znajdujące się za daleko poza jego zasięgiem will uśmiechnął się na ten widok i czem prędzej wdrapał się po pniu drzewa zerwał jabłko i podał je swojemu ulubieńcowi więcej nie dostaniesz oznajmił znasz opinię halta na temat obżerania się prawda wyrwi potrząsnął niecierpliwie głową Akurat pod tym względem jego zdanie różniło się zasadniczo od przekonań zwiadowcy. Will rozejrzał się. Nikogo z kolegów nie było jeszcze widać, to też siadł w cieniu drzewa, opierając się plecami o sękaty pień. Ejże, to przecież młody Will, nieprawdaż? odezwał się tubalny głos. Will czym prędzej zerwał się na równe nogi i uniósł dłoń do czoła w powitalnym, pełnym szacunku, geście. Oto z zamyślenia wyrwał go baron Arald we własnej osobie, dosiadający wielkiego bojowego konia, a towarzyszyło mu kilka wysokich rangą rycerzy. Tak, panie, odezwał się Will głosem nieco drżącym zdenerwowania. Nie był przyzwyczajony do rozmów z dostojnym wielmożą. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia plonów, panie. Baron skinął głową w podziękowaniu i pochylił się w siodle, ale rozmawiając z nim, Will i tak musiał mocno zadzierać głowę do góry. Muszę przyznać, młodzieńcze, że ledwo cię widać, stwierdził baron. Czy Halt już zaczął uczyć cię twoich sztuczek, czy to tylko ten szary płaszcz? Will okryty był peleryną w szare i zielone plamy, którą dostał kilka tygodni wcześniej od Halta. Zwiadowca pokazał Willowi, jak dzięki temu strojowi można łatwiej wtopić się w otoczenie. Między innymi, właśnie dzięki takiemu maskowaniu, jak stwierdził, zwiadowcy mogą poruszać się niepostrzeżenie. Raczej płaszcz, panie odpowiedział Will Barrowi. Halt nazywa to kamuflażem. Baron skinął głową. Najwyraźniej określenie to nie było mu obce, choć Will usłyszał je po raz pierwszy bardzo niedawno. Tylko żebyś go nie wykorzystywał do niecnych celów, takich jak podbieranie ciastek z kuchni, pouczył go żartobliwą surowością, na co Will gorliwie pokręcił głową. O nie, panie, odparł natychmiast. Halt powiedział, że jeśli jeszcze raz coś zro zrobię coś podobnego, to tak mi skroi, urwał i przystąpił z nogi na nogę w zakłopotaniu. Nagle uświadomił słowie, że słowo tyłek nie jest najwłaściwszym określeniem w konwersacji z tak dostojną osobą jak baron. Wielmoża jednak skinął tylko głową, starając się powstrzymać uśmiech. Nie wątpię, nie wątpię, rzekł. A tak w ogóle jak dogadujesz się z Haltem? Podobać się naukał zwiadowcy? Will milczał przez chwilę. Tak naprawdę nie miał odtąd czasu się nad tym zastanowić. Wciąż zajęty był uczeniem się czegoś nowego, ćwiczeniami uczniczymi, rzucaniem nożem i opieką nad wyrwijem. Po raz pierwszy od trzech miesięcy nie miał mnóstwa pilnych zajęć i mógł sobie pozwolić na chwilę refleksji. Chyba tak, powiedział z wahaniem, tylko umilkł, a baron popatrzył na niego uważnie. Tylko co? Ponaglił. Will znów przestąpił z jednej stopy na drugą. Po raz nie wiadomo który, przeklinając swą niewyparzoną gębę, która wciąż stawiała go w tak kłopotliwych sytuacjach. Jakimś sposobem słowa te same wymykały mu się z ust. Nim zdołał się porządnie zastanowić, czy chciał je wypowiedzieć, czy raczej wręcz przeciwnie. No, tylko że Halt nigdy się nie uśmiecha, wybąkał. Wszystko traktuje tak strasznie poważnie. Miał wrażenie, że Baron znów przygryza wąsy. No cóż, rzekł Fełdał. Był zwiadowcą, to rzecz poważna. Temu się nie da zaprzeczyć. Jestem pewien, że Halt da ci to już do zrozumienia. O tak, i to wiele razy, panie. Tym razem Baron nie zdoła już zachować należytej powagi. Słuchaj go więc uważnie, młodzieńcze. Polecił chłopakowi. Nabywasz niezwykle ważnych umiejętności. Tak, panie. Will z pewnym zdziwieniem zdał sobie sprawę, że naprawdę zgadza się ze słowami Barona. Tymczasem wielmoża sięgnął po wodze. Nagle Willa coś tknęło. Nim baron Arald zdążył odjechać, chłopak postąpił krok do przodu. Proszę o wybaczenie, panie, odezwał się niepewnym głosem. Baron znów odwrócił się w jego stronę. Tak? Panie, pamiętasz ten dzień, gdy nasze wojska pokonały Morgarata? Jawialne oblicze barona Aralda zachmurzyło się nieco. Zmarszczył brwi. Nieprędko o tym zapomnę, chłopcze, zapewnił. Czemu pytasz? Panie, od Halta dowiedziałem się, że jeden z wiadowców przeprowadził kawalerię tajnym brodem na Slipsander, dzięki czemu rycerze mogli zaatakować tyły wroga. To prawda, stwierdził Arald. Chciałbym wiedzieć, panie, jakie imię nosił ten zwiadowca. Dokończył Will jednym tchem, czując jak czerwieni się, zawstydzony własną śmiałością. Halt ci tego nie wyjawił? Zdziwił się Baron. Will rozłożył ręce. Powiedział tylko, że imiona nie są ważne że ważna jest kolacja, a imiona nie. Ty jednak jesteś innego zdania i nie zadowala cię odpowiedź twojego mistrza, co? Baron jakby nachmurzył się znowu. Will przełknął nerwowo ślinę. Ja myślę, że to był właśnie halt, panie, stwierdził. Zastanawiałem się, dlaczego nie został jakoś udekorowany czy uchoronowany za swoje dokonania. Baron zamyślił się na moment, nim powiedział. Cóż, masz słuszność, oznajmił. To był halt. A ja chciałem go wynagrodzić, ale on się na to nie zgodził. Powiedział, że to nie przystoi zwiadowcy, ale zaczął Will nic nie pojmując. Lecz baron uniósł dłoń, by mu przerwać: Wy, zwiadowcy, rządzicie się własnymi prawami i obyczajami. Nie wątpię, że poznałeś już wiele z nich. Nie wszyscy potrafią to rozumieć. Póki co słuchaj uważnie słów Halta i postępuj tak jak on, a czeka cię chlub na przyszłość. Tak, panie. Will znów zasalutował, a baron lekko uderzył wodzami szyję swojego konia, zwracając go w stronę wesołego miasteczka. No, starczy tego, stwierdził, nie możemy tak gawędzić przez cały dzień. Muszę wybrać się na jarmark. Może w tym roku uda mi się wreszcie zarzucić tę przeklętą obręcz na którąś z tych przeklętych skrzynek. Jego rumak postąpił kilka kroków, ale najwyraźniej nagle baronowi przyszło coś do głowy, więc powstrzymał go jeszcze na chwilę. Chłopcze, rzucił przez rabię. Tak, panie? Nie mów Haltowi, że dowiedziałeś się ode mnie, kto poprowadził wtedy kawalerię. Nie chcę, żeby się na mnie obraził. Tak, panie, uśmiechnął się Will. Wielmożny odjechał, a chłopak znów usiadł i czekał na swoich przyjaciół.